Prokuratura próbuje ustalić, jak doszło do śmierci 17-letniego mieszkańca Chorzowa, którego ciało zostało znalezione w bramie jednej z kamienic przy ulicy Stanisława w centrum Katowic. Nastolatek nie miał widocznych obrażeń. Być może odpowiedzi na najbardziej nurtujące śledczych pytania przyniesie sekcja zwłok, która prawdopodobnie odbędzie się we wtorek. Fatima Orlińska. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 17-latka, którego ciało przypadkowi przechodnie znaleźli w sobotni poranek w bramie kamienicy w centrum Katowic. Dziś jeszcze nie wiadomo, co poprzedziło śmierć nastolatka. Zlecona została sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne. Wstępne czynności policji faktycznie potwierdziły tożsamość. Był to 17-latek, nie był on mieszkańcem Katowic, tylko jednego z miast ościennych. Te wstępne czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Południe w Katowicach nie wykazały bezpośrednich okoliczności, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Nasi pracownicy przede wszystkim teraz sprawdzają okoliczności, w jakich mógł się ten 17-latek znaleźć. Policja między innymi zabezpiecza nagrania z monitoringu. Wstępne ustalenia służb wykluczają prawdopodobieństwo samobójstwa, jednak kluczowe w tej sprawie okażą się wyniki sekcji zwłok młodego chorzowianina. Ta prawdopodobnie odbędzie się we wtorek.